Siemano wszystkim z tej strony to inny jak kod i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nadchodzącym darmowym skinie. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat pewnego darmowego skina, jaki już niebawem będzie dostępny dla gracza, a wszystko to odbędzie się zaraz po nadchodzącej aktualizacji 24.30. Co ciekawe, my gracze znamy nawet skina, a do tej pory skórka ta była tajemnicza i nigdy jeszcze nie znał. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku Migao 2, tak jak to dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. No, a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy tak, zawsze teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przypadnie i spokojnie, bo dzięki temu że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić opeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod miga2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wy Nieki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. I pamiętajcie, że już dziś o godzinie 19.00 pojawi się live na kanale MIGAO. Na samym początku tego filmu chciałbym trochę zaktualizować wczorajszy odcinek na kanale o nazwie Update 24.30, odwołany. Ponieważ, tak jak wczoraj mówiłem, dzisiaj żadnej aktualizacji w grze nie ma, lecz wiemy kiedy zostanie ona ogólnie dodana do Fortnite'a. Według leakerów, to właśnie dzisiaj zamiast dodać nową aktualizację do Fortnite'a, twórcy gry wstawili ją na serwery startowe. I jeżeli dobrze pamiętacie, to tak jak mówiłem wam na wczorajszym filmie na kanale, Fortnite po dodaniu aktualizacji. Na serwery startowe wstawiają ogólnie do gry dopiero tydzień później. Co jednak ciekawe, poza dodaniem tej nadchodzącej aktualizacji 24.30 na serwery startowe, gracze otrzymali jeszcze informację na temat aktualizacji 25.0, czyli aktualizacji sezonu trzeciego i ona również została dodana wczoraj na serwery startowe. W jej przypadku jednak zawsze Fortnite wstawiają w tamto miejsce o wiele i to dosłownie o wiele wcześniej, lecz teraz zrobili to oni naprawdę bardzo szybko, bo do jego startu zostało jeszcze dość sporo czasu, bo przed nami jeszcze połowa tego obecnego sezonu drugiego. Jednakże co ciekawe, znam już nadchodzących zmian, jakie mają pojawić się w kolejnym sezonie trzecim, a mowa tutaj o nowym terenie na wyspie, lecz ten temat omówię wam bardziej dokładnie na filmie o nazwie sezon trzeci mapa, którego niebawem wam nagramy na ten oto kanał. Teraz jednak przejdźmy do naszego tytułowego tematu odcinku, czyli darmowego skina i w jego temacie mogę wam już na początku powiedzieć tyle, że ostatnio informowałem was o tych darmowych nagrodach, jednakże teraz cały ten temat się po prostu potwierdził. A dokładniej mowa tutaj o turnieju FNCS Community Cup, który pierwszy raz pojawił się w poprzednim sezonie pierwszym i jak sama nazwa wskazuje jest to taki jakby dodatkowy turniej dla graczy, z okazji samego tego wielkiego turnieju FNCS o grube sumy pieniężne. Sama nazwa tego turnieju już po przeczytaniu daje nam informację, że jest to turniej społeczności, a nie samej sceny pro, więc tutaj uczestniczą gracze i niewielka liczba prograczy, a do tego wszystkiego wiemy, że sam turniej odbędzie się ponownie w tym sezonie drugim. Informacje o nim przedstawiłem wam już ostatnio, a tutaj tak dla przypomnienia, to sam turniej według oficjalnej wiadomości od Fortnite'a zaczyna się dokładnie w poniedziałek 8 maja, tydzień po aktualizacji i tryb, na którym będziemy go grać to oczywiście duo, tylko że z budowaniem. No i tutaj poczekajcie, jeżeli jeśli będziecie szukać osób do tego turnieju, to pamiętajcie, że na moim serwerze Discord, do którego link macie w opisie, jest specjalny kanał do szukania graczy i polecam z niego skorzystać, bo do samego turnieju coraz mniej czasu, a lepiej znaleźć kogoś wcześniej do jego po prostu zagrania. Są to jedyne informacje, jakie znaliśmy do tej pory na jego temat, ponieważ Fortnite nie przedstawił nam informacji o nagrodach, a jedynie wspomniał, że wszystkie darmowe nagrody poznamy dopiero w późniejszym czasie, lecz my gracze, co ciekawe znamy już wszystkie darmowe nagrody. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim sezonie pierwszym na takim samym turnieju graczy mieli do zdobycia darmową skórkę fncs którego wygląd możecie zobaczyć teraz w tle i my gracze wiemy, że w tym sezonie również pojawi się darmowy skin w stylu FNCS-owym. Temat ten, że będzie tam darmowy skin podałem wam już tydzień temu na filmie, a dopiero wczoraj lekarze potwierdzili tą informację i przykładowo Wenzo dał znać, że zestaw FNCS sezon drugi rozdział 4 będzie zawierał tą odświeżoną skórkę, którą widzicie na tym zdjęciu w tle. Jak możemy zobaczyć na samym zdjęciu, została przedstawiona aura wraz z ze całym zestawem przedmiotów kosmetycznych i to właśnie w tym sezonie drugim. Po następnej aktualizacji zobaczymy skina aury ubranego na styl FNCS-owy, Wraz z jej dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi, które widzieliście chwilę temu w tle. Wszystkie jej rzeczy, czyli kilowie plecak, również będą na styl FNCS, więc gracze będą mieli do zdobycia tak naprawdę trzy FNCS-owe przedmioty kosmetyczne, a ich dokładny wygląd poznamy dopiero wtedy, gdy do gry trafi nowa wielka aktualizacja 24.30. Ponieważ to właśnie po niej w grze odbędzie się ten turniej FNCS Community Cup i poznamy wtedy tak naprawdę wszystko, czyli punktacje, miejsca, które zdobywają darmowego skina oraz to najważniejsze poznamy same przedmioty kosmetyczne, które będziemy mogli zdobyć w tamtym miejscu. Obecnie wiemy, że będzie to aura, i na podstawie poprzedniego skina możemy dowiedzieć się, że jej ubiór będzie bardziej w stylu FNCS wraz z dodatkowym logiem na środku koszulki, i prawdopodobnie jej czapka na głowie również będzie w takim samym stylu, jak właśnie styl FNCS-owy. Na teraz nie jestem w stanie Wam przedstawić tego skina jakoś bardziej dokładnie i jeżeli pojawi się jakiś ciekawy koncept w internecie, to wstawię wam go jeszcze teraz na ekran, a jeżeli nie pojawiło się nic, to no niestety musimy poczekać do kolejnej dużej aktualizacji. Co do samej skórki, tak dla mnie będzie to wręcz idealny skin na taki turniej, a głównie z prostego jednego powodu, sam turniej FNCS. S to najcięższy i największy turniej dla największych spocenców, A Aura jest właśnie takim skinem, właśnie spoconym. Od praktycznie zawsze skórka ta miała miano spoconej, więc automatycznie dodanie go w tamto miejsce daje takiego klimatu, i Fortnite wiedział co robi. I ja sam nie mogę się doczekać wyglądu tego skina, bo na 100% będzie ona naprawdę mega i to mega kozacka. Jeżeli w internecie pojawi się jej wygląd, albo jakakolwiek informacja na temat tego darmowego skina, to od razu postaram Was się o tym poinformować. A najszybciej spodziewałbym się takich informacji dopiero w momencie, w którym do gry trafi ta nowa duża aktualizacja. Miała ona trafi do gry dokładnie dzisiaj o godzinie 10 rano, ale dopiero dzisiaj została ona dodana na serwery startowe, co oznacza, że dokładnie za równy tydzień trafi do gry i my gracze tak naprawdę na 6 dni przed turniejem poznamy jego szczegóły i ogólnie wszystkie rzeczy, które pojawią się w tamtym miejscu. Więcej informacji o samej aktualizacji poznacie na filmie wczoraj, tak więc gorąco Was na niego zapraszam, tym bardziej, że sama aktualizacja już za tydzień trafi do gry i poza darmowym skinem wprowadzi do Fortnite jeszcze jedno wielkie wydarzenie, w którym pojawią się darmowe nagrody dla graczy. Pozostańmy sobie jeszcze przy tym turnieju, ponieważ muszę tutaj wspomnieć o kilku. Podstawowych zasadach, które już na początku trzeba spełniać przed każdym turniejem, a zwłaszcza tym turniejem teraz, i jest to nic innego jak 15 poziom konta oraz dwuetapowe logowanie waszego konta w Fortnite. Nie jestem pewny, czy potrzebne są wam jeszcze do tego punkty na arenie, bo ja sam niestety nie gram turniej w Fortnite, a obiło mi się o uszy, że punkty również muszą być wbite. Ale ile dokładnie tego nie wiem, i dowiemy się o tym dopiero w... osobiście. Stawiam, że nie trzeba żadnych punktów na arenie, ale to już sami zobaczymy po opublikowaniu samego turnieju. A te pozostałe dwa wymagania, czyli poziom i dwuetapowe logowanie, dobrze znacie, i chyba nie muszę wam mówić, jak je dokładnie zrobić. Sam turniej będzie jednym z ciekawszych turniej i na pewno sporo graczy będzie brało w nim udział. I pamiętajcie, że sama skórka FNCS-owej Aury, również tak jak FNCS-owy Jonesy pojawi się później w sklepie z przedmiotami dla graczy do kupienia za v -dolce. Tak więc, jeżeli nie wygracie skina w turnieju, zawsze będzie okazja na to, aby zakupić samą skórkę i wydaje mi się osobiście, że same skiny są sezonowymi skinami i nie będą wracały już do sklepu, ale to zobaczymy przed samymi finałami FNCS-ów. Jeżeli wtedy do sklepu z przedmiotami wróci FNCS-owy Johnson, to automatycznie wiemy, że aura też będzie trafiała ponownie do sklepu z przedmiotami, a jeżeli nie, no to aura również nie wróci już nigdy do sklepu i zostanie sezonowym skinem, więc warto będzie ją wtedy sobie po prostu zakupić. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie samego turnieju i aktualizacji i więcej informacji o nim dam wam znać, gdy do gry trafi kolejna wielka aktualizacja 24.30, ponieważ to właśnie po niej poznamy wszystkie te szczegóły na cały jej temat. Dodam też, że film na temat nadchodzącego sezonu trzeciego pojawi się na kanale prawdopodobnie jutro, tak więc jeżeli interesuje was temat nadchodzącego nowego sezonu trzeciego w rozdziale czwartym, to nastawcie sobie Powiadomienia, bo mamy dość sporo informacji w jego temacie. Nawet w ostatnią sobotę wstawiłem wam na kanał odcinek, w którym przedstawiłem kilka nadchodzących nowości w nowym sezonie trzecim. I jeżeli interesuje Was ten temat, to polecam sobie sprawdzić tamten odcinek, bo jest tam dość sporo takich ciekawych informacji, jak właśnie ta o której wam powiedziałem chwilę temu. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie tego darmowego skina będę informował Was na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego. Jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim apeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców tego ostatnie moje filmy, pamiętajcie też, o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodziku Mika, o dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o darmowym skinie Auryz na nadchodzący turniej FNCS Community Cup i czy Waszym zdaniem jest to bardzo fajna skórka. Jak za taki turniej, bo jak dla mnie jest ona wręcz idealna, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 19.00. Yo!